Już? Kochani moi, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, jem śniadanie. Rybkę jem. Flecz śledziowy w oleju roślinnym. Bardzo dobre. Otwieram, będę jeść śniadanko. Tak jak Bóg nakazał. Żeby się olej znać. Wolej będzie straczka zaraz. Dobrze zorganizowani, pewną siłę. A ja miałem silne poczucie, że trzeba coś robić. Dobra. No i taki dziewek. Poszło. A dobry śledzik, dobry. Po chłopsku. Błoczka. Śledzik rozkrajać trzeba. Szanowni Państwo, kochani moi, zbliża się Dzień Kobiet, 8 marca jutro. Nie mam komu kwiatki złożyć. Zabili mamę, brata, położyli. Z Mopsiku, Marzena Siebiesiuk. Z policji, też proszę Państwa, policjantka. Już nazwisko, imienia zapomniałem jej. Ale gdzieś jest w zeszycie zapisana. Oni zabraniali. Tu brat spał. Tu jego miejsce było spania. Ja spałem tam. Tu mamusia spała z tatusiem. A ja tam spałem bez przerwy. Moje łóżeczko wolne. Teraz przeszły na mamusinę łóżko spać i śpię, ale śpię czuwając, bo niszczą mnie jeszcze bramy, dachy od budynku gospodarczego, niszczą drzewka, łamią. Tak, szanowni Państwo, kochani moi. Złożyłem pismo i wiele razy wysyłałem do ministra spraw wewnętrznych, do pani Piotrowskiej Teresy. Nie chcę mnie przenieść na komendanta wojewódzkiej policji. Z tego powodu. Powiem z jakiego? Że boi się, że ja będę komendantem wojewódzkiej policji, że ich zniszczę. Że ich wsadzę do aresztu, do więzienia. Tak, wsadzę. Bo oni pokazali, jak mścić się, jak zabijać. Szanowni Państwo, kochani, oglądałem wczoraj w telewizorze telewizor. Oglądałem w telewizorze program. Sprawa dla reportera. Młoda dziewczyna popełniła samobójstwo, 17-letnia. Alkoholu napiła się. Później ojciec zabił wnuka i żonę ranił. Oni tego nie widzą. Oni, policja bandytów, boi się. Bo nawet komendant wojewódzkiej policji w Białymstoku nie chce dać mi na moje pismo odpowiedź. Nie chce. Ukrywa się. Ukrywa się. Tylko daje odpowiedzi podwładni. A jest wyraźnie napisane.
Do kogo jest skierowane?